Przez 10 lat mieszkała w Pałacu Prezydenckiego, do którego wprowadziła się z ojcem i matką w 1995 roku. Córka i nie tak często opowiadała o tym, jak wyglądała jej codzienność na przestrzeni dekady. Ostatnio otworzyła się w tym temacie podczas rozmowy z Plejady. Ze szczegółami opisała moment, w którym po raz pierwszy przekroczyła próg Pałacu Prezydenckiego. A także powspominała, jak żyło jej się za murami siedziby prezydenta RP. Aleksandra Kwaśniewska w wywiadzie dla Plejady wróciła wspomnieniami do pierwszych chwil spędzonych w Pałacu Prezydenckim. Zapytana, czy miała w miarę normalne nastoletnie i studenckie życie, podkreśliła, że tak. O czym wspomniała, iż mocno przeżyła wprowadzkę z rodziną do nowego mieszkania. Owszem, pamiętam, że gdy pierwszy raz weszłam do pałacu, to się popłakałam, bo przytłoczyła mnie ta przestrzeń. Nie było jeszcze wszystkich mebli, niosło się echo, za oknem stali żołnierze. No, mało to było przytulne. Poza tym, w Wilanowie zostawiłam znajomych, a do tego dopiero co zaczęłam liceum, same zmiany wydawało mi się, że moje życie będzie bardzo smutne. Że będę samotną dziwaczką, stwierdzę. Ale niebawem okazało się, że byłam w błędzie. Pałac Prezydencki budził taką ciekawość wśród moich rówieśników, że co chwilę miałam gości. Moje życie towarzyskie szybko było w rozkwicie, dodała ze śmiechem. Aleksandra Kwaśniewska przyznała, że faktycznie mogła dość swobodnie zapraszać znajomych do Pałacu Prezydenckiego. Nie obyło się jednak bez kilku formalności. Tak, tylko musiałam wcześniej zgłosić ich nazwiska w biurze przepustek. Później byli prześwietlani bramką do wykrywania metalu i doprowadzani pod same drzwi, żeby gdzieś nie zbłądzili. Szczerze mówiąc, byłam wtedy tak skoncentrowana na szkolnym życiu, że nie skupiałam się na tym, że mój tata jest prezydentem. Szybko zaczęłam traktować ten pałac jako naturalne miejsce do życia. Owszem, było tam trochę inaczej niż w domach moich rówieśników, ale nie podniecało mnie to jakoś specjalnie, powiedziała Plejadzie. W dalszej części wywiadu wyjawiła, że w czasie prezydentury swojego ojca mogła chodzić na randki i imprezy, jednak po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku. W codziennym życiu zaczęli towarzyszyć jej ochroniarze. Cały wywiad z Aleksandrą Kwaśniewską przeczytasz. / Źródło.